To będzie parlamentarna rozmowa dnia i to nie wyłącznie dlatego, że nie będziemy używać nieparlamentarnych słów. Moimi gośćmi są senatorowie Katarzyna Oborska-Marciniak. Dobry wieczór. Witam również panów. Profesor Piotr Wach, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór, kłaniam się. Jest z nami również Jerzy Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. I może na początek pytanie do pana. Jak zdobyć ponad 41 tysięcy głosów w okręgu, gdzie ma się sporą konkurencję? 5 innych panów starało się również o mandat senatorski. Trzeba po prostu pracować. Indywidualnie podchodzić do wyborców, rozmawiać z nimi, przekonywać. Ile rąk mniej panu ścisnął, pamięta pan? Nie, oczywiście tego nie liczyłem, ale mniej może spoglądać właśnie z billboardów, a więcej rozmawiać, bo ludzie chcą mieć kontakt z żywym człowiekiem, a nie z jego obrazem. Najprostsza metoda. Senator Piotr Wach również miał niemałą konkurencję. Tak, to ten był okręg, gdzie największa liczba kandydatów startowała, 8. Było jeszcze w Polsce kilka okręgów z 7 kandydatami, ale tylko tutaj było 8 i uważam, że była dość ostra konkurencja. Pana recepta na sukces? Ona jest skomplikowana. Po pierwsze, trzeba jednak występować i się reklamować. Po drugie, trzeba robić to w sposób umiejętny i ograniczony. Ale tych pańskich billboardów też za dużo nie było, prawda? Nie. Ja miałem i ograniczone środki na to i właściwie wydawało mi się, że zbyt drapieżna reklama w zakresie tym wizualnym również może zrażać wyborców, szczególnie w odniesieniu do starszego człowieka. Także nie. Ja właściwie mam dorobek różnorodny i długotrwały. Miałem nadzieję, że to zaprocentuje. A ponadto właściwie szereg osób życzliwych i wspomagających. Wszystkim dziękuję, ale potwierdzam również to, co pan senator Czerwiński powiedział. Osobiste kontakty są istotne. Ja właśnie i w trakcie zbierania podpisów i później chodziłem trochę po domach, spotykałem się z ludźmi. Oczywiście ta liczba jest ograniczona, ale to ma znaczenie. No i wygląda na to, że zaprocentowało. Panie senatorze, jeszcze mam do pana pytanie, ponieważ pan do tej pory reprezentował partię rządzącą. Teraz w nowej roli w Senacie. Czwarta kadencja, tak? Jeśli dobrze pamiętam, ale w nowej roli, bo właśnie teraz w opozycji. Nie tak całkiem. Ja po raz pierwszy byłem w Senacie w trakcie tej dwuletniej kampanii 2005-2007, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami. I była to krótka kadencja, ale też byłem w opozycji. Opozycja ma swoje przykrości i przyjemności. Przyjemnością jest mniejsza odpowiedzialność w pewnym sensie. Natomiast przykrością jest mniejszy wpływ na bieg spraw. Aczkolwiek przy dobrej współpracy i dyskretnej pracy można razem również coś zrobić. To nie jest tak, że my zawsze stajemy, że tak powiem, jak barany naprzeciw siebie, żeby się zderzyć. To wcale w Senacie tak nie jest współpraca jest możliwa, w pewnym zakresie nawet pożądana. Jerzy Czerwiński, proszę pana, wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało władzę absolutną. Większość w Sejmie, przewagę w Senacie i prezydenta. Będą państwo zwracać uwagę na opozycję i współpracować z opozycją dla dobra? Przy sformułowaniu władza absolutna, ponieważ jest to jednak władza ograniczona prawem, ograniczona konstytucją. Jest jeszcze Trybunał Konstytucyjny, więc to nie jest tak, że ta władza nie może się liczyć z interesem publicznym, z interesem naszych obywateli. To nie jest na pewno absolut. Raczej powiedziałbym, że to jest. Ale przyzna pan, że możliwości i odpowiedzialność ogromne. Tak, oczywiście. To znaczy, po pierwsze, możliwości większe, ponieważ nie ma możliwości blokowania przez prezydenta niechętnego z innego obozu. Po drugie, związane z możliwościami odpowiedzialności. Tak, to jest większa siła sprawcza. My czujemy tutaj tę odpowiedzialność na sobie. To znaczy, wiemy, jak dużo tej odpowiedzialności na nas spoczywa i wiemy, że właściwie to jest ostatni moment, żeby naprawić błędy niestety popełnione przez formację pana profesora. Jesteśmy chyba jedynym ostatnim bastionem demokracji w tym znaczeniu, że jeszcze możemy w sposób demokratyczny te błędy poprawić. Po nas może być już gorzej tylko. A po tym, co pan mówił, trudno wierzyć w taką współpracę ponad podziałami dla dobra regionu. Nie, ja nie powiedziałem, że nie będziemy współpracować. Ja powiedziałem, że popełniono błędy. To, czy pan profesor się zgodzi z tym, czy nie, no to jest inna kwestia. A że popełniono te błędy, to proszę zauważyć, że tak samo sądzą nasi obywatele.
zrezygnowali z przywództwa Platformy, z rządu Platformy na naszą rzecz. Czyli my mamy lepszą receptę na to, co w tej chwili trapi naszych obywateli. Wyniki znamy. W poprzedniej kadencji mieliśmy taką sytuację, że było 3 senatorów z Platformy Obywatelskiej. Teraz mamy 2 senatorów z Prawa i Sprawiedliwości i senatora Piotra Wacha z Platformy Obywatelskiej. Widzi pan możliwość współpracy i porozumienia się? Zawsze dla dobra ojczyzny i dla dobra naszych obywateli. Oczywiście, że tak. Będziemy proponować rozwiązania. Jeśli te rozwiązania będą korzystne i będą akceptowane także przez pana profesora, ja nie widzę jakby pola konfliktu tutaj. Oczywiście przyjmiemy także głosy, nazwałbym to głosy rozsądku i głosy wspierające strony Platformy. Panie senatorze? Ja bym powiedział tak. Najprościej to jest w zakresie działań na rzecz regionu i regionalnych. Dlatego, że w większości tych spraw, to znaczy naszych potrzeb inwestycyjnych lub ich wspierania, na ogół my się zgadzamy. Więc tutaj to jest najprościej. Jeżeli chodzi o rozwiązania ustawowe, to tutaj różnic może być więcej. Niemniej jednak nawet obecnie było tak, że około 70% ustaw głosowaliśmy jednolicie z PiS-em albo PiS z nami. Z 20% ustaw o charakterze gospodarczym występowały różnice i były proponowane przez opozycję istotne poprawki. Na ogół przez nas nie przyjmowane, a czasem tak. Niestety. Natomiast do 10% czy nawet 5% to właściwie sprawy dotyczące światopoglądu, sprawy dotyczące... I tu chyba będzie najtrudniej, mam wrażenie. Tak. I właściwie wokół tego zarówno hałas medialny, jak i właściwie wspólne stanowisko jest prawie niemożliwe. Pytanie, jeśli można. Kto te sprawy dotyczące światopoglądu wprowadzał do debaty publicznej i po co, panie profesorze? To znaczy, ja tu nie mam żadnych wątpliwości. Na przykład, jeżeli chodzi o konwencję antyprzemocową Rady Europy, zwaną tak zwaną istambulską, ja ją uchwalałem zarówno... Zresztą troszkę w innej roli, bo jako chadecja w Strasburgu, a drugi raz jak tutaj przyszła i w Strasburgu spierałem się ostro z socjalistami na temat pewnych zapisów. Raz wygrywaliśmy, raz przegrywaliśmy, bo tam prawie, że była równowaga, ale po jej uchwaleniu ja już traktowałem ją jako swoją i tu jej broniłem. Więc to nie jest tak, że ja jestem przekonany co do tego, że ta ratyfikacja była potrzebna, jest korzystna, a do tego chyba zgody ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie było. Ja mam zdanie wprost przeciwne. Oczywiście zgody na to nie było i być nie może, bo ona wkracza bardzo daleko w, nie wiem jak to nazwać najprościej, w charakter narodowy. Próbuje zmienić nasz narodowy charakter, nasze zwyczaje wręcz i nasze pojęcie rodziny i po prostu podstawowe prawa moralne. Tutaj się, panie profesorze, nie zgodzimy. Miejmy nadzieję, że to były po prostu niepotrzebne wybryki, tak to traktujmy, które tak naprawdę zaszkodziły Platformie. Dzięki temu także Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Ale myślę, że już więcej takich błędów nie będziecie popełniać. Nie będziecie wprowadzać tego do debaty publicznej. Na razie byśmy nie bardzo mogli. Nie mamy mocy sprawczej w tym zakresie. Dzięki temu, że się ale ratyfikacja różnych rzeczy, różnych spraw, różnych konwencji, a tych rzeczy do ratyfikacji w sumie jest bardzo dużo. Niektóre mają charakter gospodarczy, inne jakiś protokolarny. Ale generalnie ich jest bardzo dużo, bo właściwie Rada Europy w sumie konwencji, poprawek do nich i zmian do podpisania i w sumie tego jest rzędu 200. Z tego my uczestnikami jesteśmy około... Nie musimy, właśnie. Ale one leżą. Panowie, i czekają. Ja widzę, że tutaj trudno będzie o wspólne zdanie w tej sprawie, ale tak, mam pytanie... Tak mam, jest w tych sprawach. Mam pytanie odnośnie 3 ustaw, których dzisiaj nie podpisał pan prezydent. No, chyba trochę szkoda. Ustawa o mniejszościach narodowych, ustawa o lasach i ustawa w sprawie zmian klimatu. Ja mam zacząć od ustawy o mniejszościach narodowych, czy o noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, o języku regionalnym. Pytanie jest takie, jeśli język urzędowy, tak zwany drugi język urzędowy, czyli w naszym przypadku, w naszym województwie jest to język niemiecki, faktycznie nie jest używany w gminach. Bo ta ustawa, dodajmy, dawała możliwość posługiwania się w powiatach. W powiatach. Jeśli on nie jest używany faktycznie w gminach, jest tak naprawdę prawem martwym, to po co go wprowadzać w powiatach? Jako demonstrację? Po co takie martwe prawo demonstracyjne? Które tak naprawdę nie będzie używane, nie będzie konsumowane. Nie wiem, jak to jest, ale wydaje mi się, że wszelkie ograniczanie wolności, a szczególnie, jeżeli ono nikomu nie grozi, powinno być wprowadzone, a przynajmniej może być wprowadzone. Nie widzę tu wielkiego problemu. Ustawa o lasach
Nie, nie, to nie jest ustawa o kluczowym znaczeniu. I właściwie wydaje mi się, że obecne prawo wystarczająco chroni lasy, także nic dramatycznego się, w tym zakresie nic dramatycznego się nie stało. Ja uważam, że z ustaw, których pan prezydent nie podpisał, większe znaczenie, choć liczbowo marginalne, ma ustawa o uzgadnianiu płci, bo uważam, że to jest duża strata i teraz przez lata tego nie będzie można ruszyć ze względu na to, że to będzie obecnie rządzącym czy w najbliższej przyszłości rządzącym bardzo niewygodne i wizerunkowo, i praktycznie. Wracając jeszcze do takich palących spraw, gdzie mogą być różnice zdania. Pamiętam z pańskiej kampanii, kiedy spotkaliśmy się pod Narodowym Funduszem Zdrowia i mówił pan wtedy, że Narodowy Fundusz Zdrowia źle działa, źle dzielone są pieniądze. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to trzeba będzie coś z tym zrobić. No, sprawa aktualna. W programie Prawa i Sprawiedliwości jest likwidacja NFZ-u i zasilanie, znaczy przekazywanie środków na ochronę zdrowia poprzez budżet. Ma to dwie dobre cechy według mnie. Po pierwsze, będzie większa kontrola nad tymi środkami. W tej chwili pamiętajmy, że NFZ faktycznie jest poza kontrolą. Znaczy nie kontroluje go ani Sejm, ani także rząd, ani minister. Niestety to się stało państwo w państwie. No nie może być tak, że tak duże środki są pozabudżetowo i dysponowane i niekontrolowane. To jest po pierwsze. A po drugie, no, że to jest źle dysponowane, no to każdy to widzi. Senatorze, zgadza się pan z tą opinią? Że... Niezupełnie, nie, nie. Ja uważam, że w służbie zdrowia główny... Sprawy organizacyjne nie są głównym problemem. Głównym problemem jest to, że w zasadzie jednak brakuje środków i będzie ich brakowało w coraz większym stopniu. I jak temu zapobiec? No, jeżeli chodzi o publiczną służbę zdrowia, to jest to trudno zrobić, dlatego że na podniesienie składki nie ma zgody ani ludzi ubogich, ani bogatych. Ubożsi, bo nie bardzo mają z czego płacić i nie wyobrażają sobie, że jeszcze by trzeba jakiś procent więcej płaci, czy to po stronie pracodawcy, czy po stronie osoby indywidualnej. Natomiast ludzie zamożniejsi mówią w ten sposób. My i tak połowę świadczeń płacimy sobie prywatnie, więc po co my będziemy jeszcze więcej płacili? Czyli pana zdaniem od likwidacji NFZ-u pieniędzy nie przybędzie? Oczywiście wszystko trzeba robić z umiarem. Sprawy organizacyjne mogą wnieść poprawę i powinny wnieść poprawę w granicach 15-20%. Gro jednak polega na tym, że wymagania są coraz większe, że ludzie są coraz starsi, że procedury i lekarstwa są oferowane, zapobiegają większej liczbie chorób niż dotąd. Są coraz bardziej nowoczesne i coraz droższe. Panowie, czego wam życzyć u progu nowej kadencji? Panie profesorze, może na początek. Właściwie odnalezienie się w nowej roli i jak najlepszej współpracy z naszymi konkurentami, którzy teraz przejmują odpowiedzialność za państwo. My będziemy ich krytykowali w sposób ostry, ale mam nadzieję merytoryczny. Gorycz niewątpliwej porażki już prawie przełknęliśmy. Jeszcze trochę nam zostało. I miejmy nadzieję, że to będzie... Ja zawsze byłem nastawiony na współpracę i właściwie w Senacie ona ma miejsce i stosunki są... Myślę, że znacznie sympatyczniejsze niż to jest w Sejmie. Panie senatorze? A żeby ta krytyka rzeczywiście była merytoryczna ze strony oponentów. Tego panu życzyć, tak? Też, a przede wszystkim tego, żebyśmy spełnili nasze obietnice wyborcze. Żebyśmy mogli po 4 latach spojrzeć prosto w oczy naszym wyborcom. A tych obietnic jest sporo, no i rzeczywiście chyba tego państwu należy życzyć, bo wtedy nam wszystkim, z tego co państwo mówią, będzie żyło się lepiej. Dziękuję bardzo. Jerzy Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Wach, Platforma Obywatelska. Dziękuję, kłaniam się uprzejmie. Żegnam się również z państwem. To była parlamentarna rozmowa dnia. Dobranoc. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.